Cześć. 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 Witam w kolejnej odsłonie projektu Przystanek Papryka w drodze do Max Plonu. Dzisiaj pokażemy, jak ważną rolę odgrywa rozsada w uzyskaniu maksymalnego plonu. Powiedzą nam o tym Ola i Sebastian. Dowiecie się, dlaczego rozsada od czołowego producenta grupy Krasoń opłaca się. O tym dzisiaj Wam powiemy. Dzień dobry, witamy Państwa dzisiaj z plantacji papryki w miejscowości Rdzów i Pana gospodarza Sebastiana Wikalińskiego. Witam serdecznie. Sebastian, rozumiem, że papryka pierwszy rok. Nie, paprykę uprawiam już około 20 lat. Można powiedzieć, że w sumie to od urodzenia, bo najpierw razem z rodzicami, a gdzieś samodzielnie od jakichś 15 lat. Czyli urodziłeś się w papryce. Tak można powiedzieć. Sebastian, dlaczego Krasoń? Przede wszystkim dostawa na czas, wyrównana roślina. Zamawiam 1000, dostaję 1000. Bardzo dobra współpraca. Sebastian, jak wiesz, mamy dwa warianty produkcji rozsady papryki. To jest siewka w tacy 285 do pikowania standardowego lub ta większa rozsada gotowa do sadzenia w tacy 150. Jest starsza o 2 tygodnie od tego pierwszego wariantu. Tutaj u Ciebie który wariant? U mnie wariant pierwszy, taca 285. Czyli siewka. Tak. Dlaczego? Mi się wydaje, że lepiej się przyjmuje taka mniejsza roślina. Po miesiącu i tak już jest do wysadzenia na miejsce stałe. Czego efekt widzimy tu? W mojej plantacji dolne piętra na dzień 6 sierpnia już są pozrywane, także udało mi się uniknąć tego spadku cen, co teraz nastąpił. Czyli jesteś zadowolony, bo jeszcze zdążyłeś czerwony plon tak, sprzedać w dobrej tak, cenie. Tak, jak najbardziej. Obserwujemy tu odmianę Muriel. Odmiana, która jest bardzo wczesna i to jest główna jej zaleta, a jak widzimy cena... W tym momencie już spada. Tak, cena w tym momencie spadła i po prostu w Murielu udało się już te doły pozrywać. Sebastian, widzę uśmiech na twarzy, więc bardzo się cieszę, zwaniamy się jesienią. Tak, jak najbardziej, zapraszam po sezonie w listopadzie. Byliśmy dopiero w gospodarstwie Sebastiana, gdzie produkcja papryki prowadzona jest w niskich tunelach drewnianych. Teraz zapraszamy do innego systemu uprawy papryki, gdzie zobaczymy, jak rozsada krasonia była wykorzystana do produkcji papryki. Cześć Łukasz. Siema. Powiedz mi, dlaczego zaufałeś już 12 rok rozsadzie krasonia? Przychodzi ona równa po zapikowaniu, tak jak u mnie 3 tygodnie i można ją sadzić. Bardzo szybko w mnożarce rośnie. Czyli mamy pewną oszczędność Twojej pracy. Oszczędność. Tak? Ja, żebym taką rozsadę, no takiej bym nie zrobił. By mnie to drożej kosztowało. Druga sprawa, też nie mam czasu wtedy koło niej chodzić, bo mam nowaliki. I nowaliki też, dodajmy, z firmy Krasoń. Tak, też od firmy Krasoń. Którą wersję wybrałeś tej papryki? Bo wiemy, że jest i taka siewka mniejsza do pikowania i większa gotowa sadzonka papryki. Ja mniejszą. Mniejszą. Dlaczego? Dlatego, że czym mniejsza, tym szybciej się przyjmuje. Nawet gdy na miejsce stałe sadzimy. Mniejszą wiotką. Nawet gdy są takie warunki trudniejsze dla rozsady, ona sobie lepiej radzi niż taka większa, sztywniejsza, starsza, z koroną. Tak. Dobrze, życzymy zatem powodzenia w dalszej części sezonu. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Przystanek Papryka w drodze do Max Plonu i kolejny przystanek. Pani Alinka Noszyńska, gospodarstwo w Potworowie. Witam serdecznie. Po lewej i po prawej stronie widzimy właśnie Max Plon. Jedną z ważniejszych cegiełek dokładających się do tego wyglądu jest rozsada. Gdzie? Z firmy Krasoń. Z firmy Krasoń, tak. Jak długo uprawia Pani paprykę w gospodarstwie? Oj, paprykę to uprawiamy już od ponad 20 lat, grubo od ponad 20 lat. Natomiast jeśli chodzi o samą rozsadę i wygodę związaną z kupnem tej rozsady, szacuję gdzieś 6-7 rok. Tak myślę, tak jak myślę, ja zaczynałam. Tak, właśnie, dokładnie. Pani Ola, od początku sadzonka gotowa, kilka aspektów, naprawdę. Na początku chodziło chyba o może wygodę, o to, że nie musimy wstawać w nocy, że nie musimy pilnować pieca, że nic się nie stanie z tą, rozsadą, kiedy przyjdą przymrozki. Tylko dostajemy my gotową, piękną, równą rozsadę. Akurat w tym roku braliśmy bardzo późno, bo to był 2 kwietnia bodajże, tak, po świętach wielkanocnych. Co nam to daje? To, że mamy miesiąc spokoju tak naprawdę. I przypomnijmy, ile Pani w tym roku zamówiła tej sadzonki?
około 40 chyba 7 tysięcy, tak mi się kojarzy. Głównie była to papryka odmiany Muriel, chyba 1000 wzięliśmy na próbę jakiejś innej odmiany. Ale ta odmiana sprawdza się u nas od samego początku. Widzimy wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Więc zobaczmy te rośliny. W dzisiejszej odsłonie pokazaliśmy Państwu 3 produkcje papryki. Ważne podkreślenia jest to, że odmiana i produkcja rozsady w odpowiedniej jakości ma znaczenie. Pokazaliśmy Państwu odmianę Muriel przede wszystkim, ale też pamiętajmy, że są inne odmiany. Natomiast profesjonalnie wykonana rozsada, taka jak dzisiaj prezentowana przez firmę Krasoń, ma olbrzymie znaczenie. Uzyskujemy doskonałą jakość, wysoki plon i jest to aspekt niezwykle ważny przy tak trudnych momentach, jakie mają miejsca w tej chwili na rynku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia wkrótce.